Cześć wszystkim. Wiem, że dawno mnie nie było, mianowicie około 6 miesięcy. Natomiast bardzo dużo się nie działo, bo wiecie, COVID, tu praca, nie wiadomo jak, wszystko po prostu totalnie. Ale przychodzę dzisiaj do Was z czymś wyjątkowym, ponieważ od po prostu dawna prosiliście mnie o film dedykowany dla mężczyzn i dzisiaj właśnie taki film. Bo przychodzę do Was z kosmetykami prosto z Syberii, tak, dobrze słyszycie, z Syberii, które mają w 95% w składzie tylko samą naturę, czyli bardzo dużo. Także jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Od razu mówię, że ten film nie będzie stricte włosowo-fryzjerski, bardziej pielęgnacyjny, ale o włosach też trochę pogadamy. Także zapraszam. Po pierwsze, chciałem Wam powiedzieć, że ja mam obsesję na punkcie dbania o siebie, wiecie o tym, już od dawna jak mnie oglądacie, jeśli chodzi o moje włosy, skórę, no wszystko. Gorzej siło w nim, no ale pomijmy ten fakt. Także ja lubię testować sobie różne kosmetyki, jakieś produkty. Świadomie wybieram takie rzeczy, tym bardziej, że moja skóra jest bardzo wrażliwa. Także bardzo zwracam uwagę na ten skład. Staram się zawsze zwracać uwagę na to, żeby kosmetyki nie były testowane na zwierzętach. I kosmetyki właśnie Natura Siberica takie właśnie są. Nie są totalnie testowane na zwierzętach. No i dodatkowo to, że w 95% mają skład naturalny, to dla mnie bardzo ważna informacja. Marka ta posiada obecnie 8 certyfikowanych organicznych farm w całej Syberii. No i wiele z tych produktów posiada certyfikację organiczną. Warto wspomnieć, że Natura Siberica jest jedyną firmą na świecie, która stosuje olej z sosny syberyjskiej. No i olej z nasion pinus Syberia stanowi bazę dla wszystkich odżywek, kremów, szamponów właśnie dla tej marki. Kosmetyki z Natura Siberica właśnie, które są do twarzy, szczególnie też pod oczy, mają w sobie kofeinę, a dla mnie to jest bardzo istotne, ponieważ ja mam zawsze obrzęki pod oczami, cienie, wory po prostu jak na ziemniory. I dla mnie to jest mega ważne, żeby ta kofeina działała, żeby to było nawilżające, wygładzające i żeby naprawdę było widać tę różnicę, kiedy stosuję systematycznie dany produkt, to ja muszę widzieć różnicę i tutaj tak właśnie jest. Dla mnie to jest bardzo ważne, tylko zwróćcie uwagę na to właśnie, żeby była ta kofeina. A tutaj już macie to w tym produkcie. Pamiętajcie, że jeśli chcecie mieć zadbaną skórę i chcecie, żeby ona w przyszłości wyglądała świeżo, zdrowo i żeby była nawilżona, to trzeba zacząć używać pielęgnacji jak najszybciej. Pielęgnacja nie jest tylko dla kobiet, nie. Jest też dla mężczyzn, to jest normalne, tym bardziej w dzisiejszych czasach, chociaż moim zdaniem czas nie ma nic z tym nic wspólnego, ale wiecie, jak kiedyś było, że to, tamto, wamto, ale kosmetyki jak najbardziej są też dla mężczyzn. No i właśnie tu macie taki fajny krem, który działa super przeciwzmarszczkowo, więc im szybciej zaczniecie używać coś takiego, tym lepiej. Oczywiście w składzie kwas hialuronowy, czyli baja. No i nie zapomnijcie, że akurat ten krem jest do stosowania codziennego. Oczywiście wszystkie linki dam Wam pod spodem. Pamiętajcie, że zmęczenie najczęściej widać wokół oczu, dlatego bardzo ważne jest, żeby dbać o tą sferę. Czyli dobre są na przykład zimne masaże, a najlepiej z jakimś odpowiednim kremem. No i tu dla Was mam coś super, czyli krem, który ma w sobie właśnie kofeinę. I on działa genialnie. Sama kofeina działa genialnie właśnie na okolice oczu, bo on niweluje zmęczenie, takie zestresowanie na twarzy i to jest naprawdę mega. Więc serdecznie polecam. Krem, który możecie używać na zmianę z poprzednikiem przeciwzmarszczkowym, to Wolf Power, czyli to jest krem, który ujędrnia, nawilża i możecie na przykład sobie robić coś takiego, że jednego dnia używacie ten przeciwzmarszczkowy, a drugiego dnia używacie właśnie ten ujędrniająco nawilżający. To jest nawet fajne, kiedy czasami zmieniamy produkty, bo skóra tak się nie przyzwyczaja i to działanie jest tak naprawdę mocniejsze. Przekonam się o tym na swojej skórze, czy na włosach, czy na skórze, na ciele całym, jeśli właśnie zmieniam te produkty co jakiś czas. Nawet z tej samej właśnie firmy, tylko że na przykład raz taki, raz taki. Wtedy ta skóra tak się nie przyzwyczaja, a działanie jest lepsze. Dużo osób zadaje mi też pytanie, co ja robię, że mam taką gładką skórę. Otóż peelingi. I tutaj też mam dla Was peeling właśnie prosto z Syberii. Totalnie z tygrysem, więc nawet jeśli jesteście mężczyznami, którzy nie totalnie kochają się w kosmetykach, to zobaczcie, to są tygrysy i dzikie zwierzęta, więc nie ma się z czego wstydzić. Opakowanie jest bardzo fajne, czarne, więc seriously. Wiecie, znając mnie, gdyby było różowe, ja też bym to kupił, ale ja to ja, Wy to Wy. Także peelingi skóry 2 razy w tygodniu to jest bardzo, bardzo ważne. Pamiętajcie, że podczas peelingu unikajcie okolic oczu. Tam peelingu nie robimy. Totalnie nie robimy. A do codziennego mycia twarzy polecam Wam taki specjalny żel. I nim możecie sobie myć twarz rano i wieczorem, po prostu wiecie, nawilżacie twarz wodą, potem bierzecie trochę tego żelu, masujecie przez minutę, spłukujecie wszystko i twarz jest totalnie oczyszczona i jednocześnie stonizowana. Jeśli w trakcie dnia macie problem, że Wasza skóra wygląda tak bardzo
tłusto, to używając tego żelu właśnie na co dzień, zniwelujecie ten efekt. Ponieważ w tym żelu są składniki, które powodują, że pory są domknięte i to sebum nie wydziela się tak nadmiernie. Przez to ta twarz się tak nie świeci. Ja mam z tym problem, więc cieszę się, że są produkty tego typu, które właśnie potrafią ten problem zniwelować. Ja też jestem zachwycony szamponem, który jest przeznaczony właśnie do włosów, które wypadają. A jak wiecie, mam z tym problem od jakiegoś czasu. Możecie też zobaczyć, że jestem po przeszczepie włosów, więc myślę, że ten szampon idealnie się nada. Tym bardziej, że ma 95% składników naturalnych, a po przeszczepie właśnie takie trzeba używać. No i to jest fajne. A jeśli chodzi o przeszczep, to niedługo będą filmy o przeszczepie, więc śledźcie moje social media i właśnie YouTube, bo będzie cała seria filmów o tym. No ale dzisiaj nie o tym. Więc mega polecam ten szampon. Jest mega orzeźwiający, taki lekki i mega pachnie. Jest też szampon i żel pod prysznic 2 w 1, więc też spoko, jak ktoś jest właśnie leniwy. Więc szuru buru za jednym razem, wszystko razem, wiecie o co chodzi. Jeśli macie problematyczną skórę głowy, to polecam wam też szampon, który mega ją nawilża. Szampon ten idealnie nadaje się do włosów czy skóry głowy, która ma problem z łupierzem. Także jeśli wy macie taki problem, to serdecznie polecam. Jeśli macie na przykład łupież, to nie używajcie tego 2 w 1, bo to raczej nie dla was. Jeśli macie takie właśnie krótkie włosy i nie macie problemów ze skórą, to 2 w 1 jest super idealnym wyjściem. Natomiast jeśli macie skórę z jakimiś problemami, to polecam ten szampon. Czyli ten właśnie do problematycznej skóry głowy. Także ja naprawdę polecam, ja jestem bardzo zadowolony z tych kosmetyków. Mogę ich użyć też wcześniej. Szczególnie produkty do twarzy są dla mnie totalnym sztosem, bo mają naprawdę fajny skład. Fajnie działają, moja skóra naprawdę jest jeszcze lepsza niż była, bo wiecie, że naprawdę mam obsesję, jeśli chodzi o pielęgnację mojej twarzy. Także naprawdę serdecznie polecam, ja jestem mega zadowolony. Wracam do tych kosmetyków bardzo chętnie. I pod spodem filmu dam wam wszystkie linki. Jeśli film wam się podobał, to oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a przy subskrypcji kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco z moimi materiałami, bo teraz będzie ich znacznie więcej. Przygotowuję dla was całą serię, która zajmie prawie rok. Także bądźcie uważni. Oczywiście zapraszam na moje social media, takie jak Instagramy, TikToki, Ciaro Hair, Ciaro Usago. I trzymajcie się i dajcie znać, czy wy już stosujecie te produkty. Serdecznie polecam. Cześć.